Strach, bezradność i często niewyobrażalne cierpienie. Tak wygląda rzeczywistość wielu szpitali psychiatrycznych. Często były to miejsca, w których przeprowadzano eksperymenty medyczne, a pacjent nie miał wpływu na to, co robi się z jego ciałem. Zatem trudno się dziwić, że często w dziś już opuszczonych zakładach psychiatrycznych skumulowała się zła energia, manifestująca się w niewytłumaczalnych zjawiskach paranormalnych. Zapraszam Was na drugą część najbardziej przerażających szpitali na świecie. Około 40 km na zachód od stolicy Danii jeszcze do niedawna działał znany ośrodek dla psychicznie chorych. Od lat 20. XX wieku, kiedy powstał Instytut w Lier, do jego zamknięcia w latach 90. przez placówkę przewinęło się kilka tysięcy pacjentów, wśród których nie brakowało osób poważnie chorych i niebezpiecznych dla otoczenia, ale nawet bardziej niż o pacjentach mówi się o nadużyciach lekarzy, którzy przeprowadzali eksperymenty na pacjentach. Zwłaszcza po II wojnie światowej testowano nowe narkotyki i leki, z których wiele nigdy nie zostało dopuszczonych do obiegu. Lekarze też często nadużywali zabiegu lubotomii oraz fałszowali raporty z sekcji zwłok w celu ukrycia prawdziwej przyczyny zgonu pacjentów. Z wypowiedzi byłego personelu medycznego wynika, że nie chodzi o zwykłą miejską legendę. Na przykład była pielęgniarka Ingvar Ambjornsen opisała wiele przypadków złego traktowania pacjentów i zbiorowych nadużyć. Od lat 80. stopniowo zamykano poszczególne części Instytutu. Już w tamtym czasie krążyło wiele przerażających historii o tym, co działo i dzieje się za murami ośrodka. Reputacja nieprzyjemnego i nawiedzonego miejsca nasiliła się od końca lat 90., kiedy większość budynków była już opuszczona i stopniowo popadała w ruinę. Wielu łowców duchów, którzy dostali się na teren obiektu mimo zakazu, twierdziło, że słyszeli niewytłumaczalne dźwięki i często czuli czyjąś obecność. Donosili o nagłym ruchu powietrza, skrzypienie drzwi oraz krzyki i kroki w opuszczonych i zakurzonych korytarzach. Niektórzy twierdzili, że zostali napadnięci przez ducha. Jedna z osób twierdzi, że jej przyjaciele, kiedy weszli do środka, mieli na twarzach zadrapania, a jeden z nich miał nawet ogromną plamę krwi na spodniach. W końcu zdecydowano się na wyburzenie ośrodka, co może w jakiś sposób wyciszyć się duszą pacjentów. Czas pokaże, czy zła energia wsiąknęła w to miejsce i będzie manifestować swoją obecność w przyszłości. Miasto Colchester znajduje się w Wielkiej Brytanii, posiada bogatą historię. Częścią tej historii jest również szpital, w którym powstał Instytut dla psychicznie chorych, a wszystko zaczęło się w 1910 roku, kiedy rozpoczęto budowę rozległego kompleksu składającego się z wielu budynków. Instytut jawił się jako nowoczesny obiekt leczniczy, który jednak zamiast pomagać, stał się prawdziwym piekłem dla setek ludzi. W części psychiatrycznej umieszczano nie tylko osoby z chorobami psychicznymi, ale i niemoralne kobiety lub te, które zhańbiły rodzinę, co oznaczało, że były ofiarami gwałtu lub urodziły nieślubne dziecko. Dodatkowo lekarze otrzymali ciche pozwolenie na stosowanie eksperymentalnych metod. Przez ośrodek przewinęły się tysiące pacjentów, którzy mieli nadzieję, że tam otrzymają właściwą pomoc. W latach 60. zachęcano do brania udziału w muzykoterapii, jednak pacjenci zamiast kojących dźwięków doświadczali przerażających elektrowstrząsów, byli faszerowani eksperymentalnymi lekami i często padali ofiarami lobotomii. I właśnie z tego cierpienia, które doznały głównie kobiety, zrodziła się reputacja diabelskiego miejsca. Już w latach 60. donoszono o nietypowych dźwiękach i cieniach, które roznosiły się po korytarzach obiektu. Od lat 90. zjawiska przybrały na sile. Panuje opinia, że po szpitalu krążą dusze pacjentów, którzy przybyli tam na terapię i w niemal doskonałym zdrowiu, ale na skutek drastycznych metod leczniczych
tracili zmysły i stawali się bezwolnymi marionetkami, na zawsze pozostawionymi na terenie Instytutu. Czy planowane wyburzenie wciąż stojących części Instytutu pozwoli duszom na opuszczenie miejsca i zaznanie spokoju? Budynek ten pod koniec XIX wieku z początku służył jako miejsce noclegowe dla ratowników medycznych. W czasie II wojny światowej obiekt przejęli japońscy żołnierze i urządzili w nim salę tortur oraz cele więzienne. Uważa się, że ściany tego przeklętego kompleksu są przesiąknięte krzykami torturowanych i mordowanych więźniów. Po II wojnie światowej obiekt rozbudowano i ostatecznie przekształcono w szpital psychiatryczny, do którego trafiali pacjenci z całego regionu. Szpital zamknięto w latach 70. i choć zakazano wejścia na jego teren, to szybko zyskał on popularność wśród nastolatków, narkomanów i bezdomnych. Wkrótce potem pojawiły się również doniesienia o dziwnych zjawiskach, do których dochodziło na jego terenie. Najczęściej mówiono o wzbudzających grozę dźwiękach, dziwnych, niezidentyfikowanych światłach lub cieniach w pustych kątach i na ścianach budynku. Słyszano krzyk kobiety, kroki na kamiennej posadzce, widywano ducha w płomieniach czy postać bez głowy, która unosiła się w powietrzu. Obecnie w budynku zachowała się tylko kamienna fasada, a całe wnętrze przebudowano na ośrodek kultury. Jednak wielu mieszkańców Hongkongu twierdzi, że na tym obszarze wciąż dochodzi do niewyjaśnionych zjawisk. Włochy to niewątpliwie jeden z krajów, w którym można znaleźć wiele nawiedzonych miejsc i takich, które przyciągają miłośników duchów i łowców tajemnic. Jednym z nich jest szpital psychiatryczny Ospedale, położonym na zalesionym wzgórzu w pobliżu Volterra. Obiekt wybudowany został w 1888 roku i był pod bezpośrednią jurysdykcją klasztoru San Girolamo. Jej dyrektor Luigi Scambio miał wielkie plany związane z ośrodkiem. Pragnął bowiem wybudować wokół obiektu małe miasteczko, w którym pacjenci poczuliby się swobodnie, a to miało się przyczynić do odzyskania zdrowia psychicznego. Jednak po jego śmierci wszystko przybrało nieco inny kierunek. Instytut stał się miejscem, do którego trafiały osoby chore psychicznie z całych Włoch. Pacjenci przebywali w niebywałym ścisku i odrażających warunkach sanitarnych. Obok chorych umieszczano osoby zdrowe, często więźniów politycznych, którzy nafaszerowani lekami uspokajającymi stawali się łatwymi obiektami testów różnych leków i trucizn. Ten szpital psychiatryczny otrzymał nazwę miejsca bez powrotu, który przemienił się w więzienie. Wszystko to trwało do 1978 roku, kiedy postanowiono zamknąć cały obiekt razem z przyległym terenem. Wiele osób twierdzi, że miejsce to jest niesamowicie naładowane negatywną energią. Pewna kobieta powiedziała, że kiedy chodziła po zrujnowanych korytarzach, silnie odczuwała cierpienie, strach i samotność. Wielu odwiedzających mówi, że nie wytrzymali w środku dłużej niż kilka minut, jakby coś mrocznego zmuszało ich do natychmiastowej ucieczki. Czy to miejsce rzeczywiście przesiąknięte jest mroczną energią?